Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi każdemu obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dziś nim przejdziemy do dalszej części rozważań na temat owocu Ducha Świętego. Jednego owocu opisanego z dziewięcioma cechami tego owocu, a nie dziewięcioma różnymi owocami. Owocami. Nim przejdziemy do tego rozważania na temat owocu Ducha Świętego i na temat cech tego owocu, chciałbym znów zaapelować i poprosić, byś zalajkował to nagranie, byś zostawił jakiś komentarz, a jeśli jesteś zbudowany, jeśli to. Ci się przydało, proszę poślij to dalej, żeby mogło to zbudować kolejną osobę. Celem tego wszystkiego jest, by Boże Słowo dotarło do jak największej liczby ludzi, by jak najwięcej ludzi zwróciło uwagę na Pismo Święte, na Jezusa Chrystusa i zechciało narodzić się na nowo. Dzisiaj chciałem przyjrzeć się trzem aspektom Owocu Ducha. Chciałem przyjrzeć się miłości, radości i pokojowi. Wiemy, że są to trzy z dziewięciu cech wymienionych jako cechy Owocu Ducha Świętego w liście do Galacjan, który cytowałem dwa dni temu, gdy rozpoczęliśmy tą serię: Miłość. Czym jest miłość, o której jest mowa, jeżeli chodzi o owoc Ducha Świętego? Musimy zrozumieć, że to nie jest miłość według każdego pomysłu, dlatego że dziś pojęcie miłości jest bardzo, bardzo pojęciem, niezdefiniowanym. Każdy ma jakąś swoją jakiś swój pomysł na miłość, jedni lepsi, jedni lepszy drudzy gorsi, trzeci beznadziejny pomysł na to, czym jest miłość, albo czym też miłość nie jest. Natomiast Biblia nie pozostawia żadnych złudzeń. Miłość, która jest cechą owoców Duchu Świętym, owocu Ducha Świętego, to miłość, całkowicie bezinteresowna miłość ofiarna miłość która ma swój wymiar i swoją wielkość w odniesieniu do tego jaka ta miłość jest względem Boga i względem innych ludzi ona przejawia się w naszej aktywności i skłania nas do stawiania czyichś potrzeb ponad własnymi Potrzebami. Taka jest miłość, która jest owocem Ducha Świętego. Bardzo lubię podawać jako przykład różnicy pomiędzy miłością według świata, a miłością według Boga na zasadzie złotej reguły, którą podał nam Jezus Chrystus. Świat krzyczy, że kochać, to znaczy nie robić drugiemu. Co nam niemiłe. Taka postawa jest postawą bierną, to znaczy ona jest oparta na tym, by czegoś nie robić. Chrystus natomiast powiedział nam, by robić innym to, co chcemy, by inni robili nam. To jest postawa czynna. I miłość, o której mówi Bóg przy okazji owocu. Ducha Świętego i miłość, którą kształtuje w nas owoc Ducha Świętego, to miłość czynna. Miłość, która stawia potrzeby innych ludzi ponad naszymi własnymi potrzebami. Miłość, o której tam mowa, szanuje innych, ale ceni prawdę, niezależnie od tego, jaka ona jest trudna. Ktoś, kto prawdziwie kocha, to ktoś, kto kocha w prawdzie i tylko w prawdzie można prawdziwie kochać. Miłość nie pozwala, aby o jej wyborach decydowały uczucia i emocje. To jest bardzo ważne. Miłość, o której mowa przy okazji Owocu Ducha Świętego, to nie uczucia i emocje, ale wybory i decyzje podyktowane naszym szacunkiem do Boga i do drugich ludzi. Ta miłość jest pełna nadziei, jest wytrwała, jest ufna co nie oznacza, że jest naiwna. Ludzie, którzy w ten sposób kochają, oni są bardzo dalecy od nienawiści, to jest dla nas oczywiste, od apatii to jest dla nas oczywiste, ale uwaga, ludzie, którzy kochają Bożą miłością, to są też ludzie, którzy są dalecy od instynktu samozachowawczego. Dlatego że w tej historii nie chodzi o nich ale chodzi o drugiego człowieka i chodzi o Jezusa Chrystusa. Radość, o której mowa przy okazji owocu Ducha Świętego, to nie jest chwilowa radość z czegoś dobrego. To nie jest chwilowa emocja, to nie jest coś, na co ma wpływ okoliczności, wydarzenia czy też inni ludzie, żeby oni mogli nam odebrać tą radość albo żeby okoliczności czy wydarzenia Zagmatwały nam tą radość. Radość jako owoc Ducha Świętego to głęboki i trwały stan naszej duszy, bez względu na okoliczności, bez względu na wydarzenia i bez względu na innych ludzi. To rozkoszowanie się Panem Bogiem i taki wybór, taka decyzja, by radować się z wszystkiego czego doświadczamy i wszystkiego, co nam jest danej. dane, to powoduje, że my radujemy się nie z powodu albo dla okoliczności. One nami nie rządzą, a dzięki temu nie mamy wahań nastrojów. Po prostu zawsze jesteśmy radośni, zawsze jesteśmy w dobrym nastroju, zawsze jesteśmy szczęśliwi pomimo tego, co dzieje się naokoło. Nas. Radośni ludzie to ludzie, którzy nie pozwalają, by nieszczęście, żal, smutek albo rozpacz rządziły ich myślami albo kierowały ich działaniami. Pokój, o którym mowa przy okazji owoców Duchu Świętym, to głębokie przekonanie, że Bóg jest Bogiem i robi to, co powiedział, że zrobi. Pomimo tego, co widzimy, pomimo tego, co słyszymy, pomimo tego, co czujemy, i nieraz pomimo tego, co doświadczamy. Pokój ten wytwarza, że składamy ufność w Bożych obietnicach, nawet gdy wokół nas jest największa burza. Pokój ten pojawia się wtedy, gdy rozumiemy, że wspólny cel jest ważniejszy niż mój cel. Że chrześcijaństwo to my i Bóg, a nie ja i Bóg. Pokój, jako owód z Ducha Świętego, jest bardzo mocno połączony z tym, że w nas już nie ma tego strasznego, dającego niepokój ego, które chce być wiecznie zaspokojone nawet kosztem innych. Taki pokój jest bardzo często trudny do wyjaśnienia i trudny do zrozumienia przez osoby niewierzące. Oni patrzą na nas i dziwią się dlaczego my mamy ten pokój i jak my możemy w ten sposób reagować na pewne sytuacje, nie rozumiejąc, że są to decyzje wynikające z owocu Ducha świętego. Ludzie pokoju to ludzie, którzy nie idą na każdą wojnę i nie walczą w każdej sprawie. Oni są ambasadorami księcia pokoju. Oczywiście czasem muszą wyruszyć na wojnę, ale to czasem, a nie zawsze. To miłość, ten radość i ten pokój Widać w życiu codziennym, widać w życiu zawodowym, widać w naszych stosunkach do innych ludzi, czy względem innych ludzi, widać w tak zwanym teście młotka. To jest taki mój ulubiony test, który u siebie w zborze zawsze podaję za przykład. Otóż, kiedy przybijasz jakiś obrazek do ściany, czy jakąś fotografię, czy cokolwiek i zjedzie ci ta ręka, z tym młotkiem, nie w ten gwóźdź, ale w ten palec u drugiej ręki. I wtedy pytanie, czy masz pokój przewyższający wszelkie okoliczności? Czy jesteś radosny pomimo i czy kochasz wszystkich na obkoło, pomimo tego, co się wydarzyło? Co wtedy z Ciebie wypłanie, wypłynie z takich, w takich zwykłych, codziennych sprawach? Bo. Owoc Ducha Świętego dotyczy codziennego życia. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro z Bogiem.